Mamy pierwsze zajęcia przed klasą okręgową i z racji tego, że juniorzy już wychodzą ze swojego wieku, stwierdziliśmy, że trzeba założyć drugą drużynę i również te osoby, które chcą spróbować swoich sił albo chcą się trochę poruszać, będą mogły w tej drugiej drużynie zagrać. Powstaje druga drużyna, więc dzisiaj też przyszło trochę chłopaków do tej drugiej drużyny, dokładnie 7. Frekwencja udana, bardzo dużo młodych osób. Odmadniamy ten skład, mam nadzieję, że w ogóle nie uszczupli się ten skład z poprzedniej rundy. Dojdą młode chłopaki, będziemy cisnąć. Nikt nie zadeklarował jak na razie, że opuści tą drużynę. Pracujemy nad wzmocnieniami, rozmawiamy już z kilkoma zawodnikami. No wiemy na pewno, że w rundzie jesiennej raczej nie zagra Rafał Brzezoń, bo musi wyleczyć kontuzję, a tak to raczej wszyscy są już do dyspozycji. Kuba Piotrowski też jest jeszcze kontuzjowany, też wróci dopiero w trakcie sezonu. Liczymy, że nikt nie odejdzie. Mamy takie zapewnienie chłopaków, no wiadomo, jeszcze niektórzy chłopaki się testują w ligach wyższych, więc może się coś wydarzyć. My też jeszcze działamy na rynku, chcemy się jeszcze wzmocnić. Co przyniesie czas? Ciężko powiedzieć, bo to jest bardzo gorący czas. Teraz był miesiąc przerwy, wracacie miesiąc czasu do rozgrywek. Co planujecie, jakieś sparingi? Tak, tu już w sobotę gramy z Byczyną, która rzutem na taśmę wróciła do kręgówki. Później gramy z Bolesławem Bukowno. Jeszcze chciałbym zorganizować w środku tygodnia sparing, a już potem zaczyna się puchar. No i liga, no bardzo szybko się ta liga podobno zacznie, więc zobaczymy, jak to wypadnie. Bardzo krótki okres przygotowawczy, mocno intensywny. Jest to duży przeskok, jest wiele drużyn mocno zorganizowanych, wiele drużyn wybieganych. Trzeba będzie mocniej się postawić, trzeba będzie się mocniej skupić na boisku. Nie można przechodzić po prostu meczów, trzeba po prostu je wybiegać. Drużyna rezerw to pewna nowość w Szanowie. To jest fajny potencjał i możliwość budowania podwalin też pod pierwszą drużynę, bo niektórzy zawodnicy się ogrywają, inni mogą dołączyć, spróbować swoich sił w piłce nożnej. Liczymy na to, że osoby, które wracają po kontuzji, będą się ogrywać w tej drugiej drużynie. Być może ktoś, kto przyjdzie tylko grać w drugiej drużynie, okaże się, że jest na tyle dobry, że wskoczy do drużyny pierwszej, do okręgówki, no ale to wiadomo, wszystko czas pokaże. Wychodzą nam juniorzy, chcemy ich zagospodarować, żeby zostali w klubie. To jest raz, dwa, dużo osób się pytało, chciało przyjść na treningi, popatrzeć, natomiast ja też nie chciałem z seniorami ich mieszać po to, żeby nie obniżać poziomu samego trenowania. Nic nie ujmując chłopakom, natomiast oni mają swój poziom, my mamy swój poziom. Dużo było zapytań lokalnych chłopaków, te chłopaki chcą grać, trenerzy chcą sobie jeszcze gdzieś tam pokopać. Dlatego taka inicjatywa, myślę, że bardzo udana. Zresztą wiele klubów w tym kierunku poszło w tym sezonie. Zobaczymy, skąd wezmą tych ludzi. Mam nadzieję, że każdemu się to uda, więc zapowiada się ciekawa B-klasa wyjątkowo. Czy w drugiej drużynie na pewno będą grać właśnie ci juniorzy, którzy się nie załapią, plus osoby, które przyjdą grać po prostu w tej B-klasie, nie mogą sobie pozwolić na częstsze treningi. No i pewnie osoby, którym będzie brakowało grania w pierwszej drużynie, żeby utrzymać rytm meczowy. Drużynę rezerw będzie prowadził Maciej Knapik. Docelowo myślimy, że będzie akurat taka kadra, żeby było kilku zmienników na ławce. No myślę, że około 15-20 osób na każdy mecz powinno jeździć.